Ostatni raz przed wakacjami świętochłowiccy radni spotkali się na sesji 4 lipca. Po przerwie powrócili do ław 29 sierpnia i procedowali nad kilkunastoma uchwałami. Przed rozpatrywaniem przygotowanych projektów na wniosek grupy radnych 11 głosami za odwołano z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej radną Gerdę Król. Później radni wysłuchali sprawozdania z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym. W dalszej kolejności przyjęto zmiany w uchwale budżetowej oraz podjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Świętochłowic na lata 2019-2030. Najważniejsza chyba uchwała podjęta na sesji dotyczyła ustalenia wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z propozycją władz miasta stawki wzrosną. Większość mieszkańców za odbiór i za gospodarowanie segregowanych odpadów zapłaci od 1 października 18,90 zł miesięcznie. Podczas obrad podjęto także uchwałę w sprawie zmian dokumentu określającego zasady najmu lokali użytkowych pozostających własnością gminy. Uchwalono także m.in. zasady budżetu obywatelskiego oraz ustalono wysokość opłat za wyżywienie w zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na zakończenie sesji radni składali interpelacje, zapytania, wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. Relację z obrad sesji oglądać można na naszej antenie oraz kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej.